Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja właśnie sobie zrobiłam herbatkę zimową, usiadłam sobie przy stole i na spokojnie sobie ją teraz wypiję. W ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam taki spokojny poranek. Może to dlatego, że Paweł właśnie wyjechał i mam tyle rzeczy do ogarnięcia rano. Bo jak jest Paweł, to zwykle ja przygotowuję nam śniadanie i tak dalej, a jak Paweł nie ma, no to wtedy tylko ogarniam sobie rzeczy i jest to dużo szybsze. Ale fajnie jest tak sobie usiąść, tak sobie poszilować. Czy wy widzicie to słońce? Jakby pada na mnie dosłownie słońce i to wygląda, jakby było jakiś golden hour, jakby był zachód słońca, a to jest godzina 9:00. I to tak razi, że to jest jakaś masakra. No ale nic. Siedzę, odpoczywam, chilluję i jest fajnie. Kocham herbatkę zimową. Tak jak teraz sobie patrzę na widok z naszego okna, to tak szczerze, nie będę za nim tęsknić. Ja już nie mogę się doczekać, aż się przeprowadzimy i będziemy tam mieszkać, bo tam będzie no fajniejszy widoczek. Tu nie mamy fajnego widoku z okna. Dobra, piję herbatkę, ogarniam się i jedziemy do Ikei, bo właśnie tam musimy ogarnąć pierwszą rzecz. A, i widzowie, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, bo teraz są filmy codziennie o 16:30 i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich luźnych vlogów. Dobra, lecimy na zakupy. Dojechałam już na miejsce i pierwsze, co musimy zrobić, to zmierzyć, czy to, co muszę kupić, w ogóle zmieści się u mnie w aucie. Jeżeli śledzicie odcinki, to wiecie, że mam już korpus mojej szafy jakby rozłożony i on już sobie stoi. I wspólnie z moim tatą stwierdziliśmy, że nie chcemy zostawić takiej wielkiej luki nad tą szafą, jakby między szafą a sufitem, tylko chcemy to zabudować, żeby to wyglądało tak, jakby było na wymiar robione. I dlatego właśnie dzisiaj przyjechałam do Ikei, bo muszę kupić 3 takie panele boczne albo jakieś panele maskujące w tym kolorze, żeby zakryć zabudowę pod szafą i nad szafą jakby. Nie wiem, czy uda mi się kupić takie panele maskujące, czy będę musiała kupić w ogóle jakby korpus szafy jeszcze raz i z tego korpusu to zrobić. Zapytamy się kogoś w Ikei i zobaczymy, co po prostu da radę kupić, żeby to było dobrze zrobione. Dobra, składam fotele, mierzymy mój samochód i zobaczymy, czy uda mi się to w ogóle zabrać ze sobą. Już się pojawił pewien problem, bo tutaj próbuję na maksa podwyższyć ten fotel i on się tylko tak podwyższa, w sensie jakby nie kładzie się na maksa, tak wiecie, w dół, tylko tak jest. A ja byłam pewna, że on jakby idzie na maksa w dół i to jest problem, widzowie. Chyba zrobimy to inaczej, położymy go do tyłu i po prostu na to położymy panele. Spróbujemy tak zrobić. W takich momentach byłby potrzebny facet, żeby mi pomóc. A go nie ma znowu, znowu wyjechał i znowu go dzisiaj cały dzień nie ma i mam problem, no. No chyba sobie ze mnie żartujesz! Co jest? Czemu to jest tak? Przecież to mi się tu nie zmieści! Poczekajcie, jak to zrobić? To jest zbyt skomplikowane na mój rozum. Dobra, nie jest źle, najwyżej położę to na fotel, tylko teraz pytanie, patrzcie. Fotel leży na maksa na płasko i no, teoretycznie tu bym dała radę położyć ten panel, tylko czy to się wyciąga? Wyciąga się jakoś, patrzcie. Kurde, paznokcia połamie. Serio, to się nie wyciąga? No i dupa. Postawmy ten fotel na maksa do przodu i zobaczmy, ile wtedy jest miejsca w aucie. Czy jest w ogóle sens, żebym ja to kupowała? Paznokcie, to nawet 2 metrów nie ma. Chciałam być samodzielna, chciałam sobie poradzić i to przywieźć samemu, ale po prostu chyba pójdę do Ikei i zamówię dostawę, żeby była w tym tygodniu jeszcze, bo innej opcji nie widzę. To auto jest po prostu za małe. Muszę kupić większe auto i tyle. Dobra, widzowie, idziemy się dowiedzieć, co... Jakie zajebiste, to by mi się przydało. Patrzcie, widzowie, to! Nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest taki choinkowy łańcuch, który mi się przyda u nas w domu. Jak będziemy dekorować nasz dom, bo wiecie, jak mamy schody, to będziemy mieć takie długie... poręcz chyba to się nazywa, takie metalowe rzeczy obok schodów. Chyba to jest poręcz. I tam myślałam właśnie, żeby zrobić takie coś, żeby tak uwinąć wokół tych poręczy i żeby to się tak ładnie świeciło. I zajebiste to jest. Kupuję to. No, dobra, idziemy dalej. Tak jak mówiłam na początku, idziemy do jakiegoś pracownika dowiedzieć się, co najmniejszego możemy kupić, w sensie najdłuższego, ale najwęższego. W tym kolorze właśnie to jest dąb bejsowany na biało, czy coś takiego. I po prostu zamówimy to z dostawą do domu, żebym ja nie musiała tego wciskać jakoś do auta i po prostu panowie to przywiozą, wniosą i będzie git. Dobra, idę szukać jakiegoś pracownika i potem przyjdziemy się jeszcze po tych świątecznych rzeczach, bo szczerze mówiąc, chyba nigdy nie byłam w Ikei na takich świątecznych rzeczach. Dobra, zamówiłam już wszystko, co miałam zamówić. Będzie to u nas w środę w domku i zamówiłam drzwi zamiast całych korpusów, bo wyszło to taniej, więc to mam zamówione. Idę teraz się przejść po świątecznych rzeczach, tak jak mówiłam, i zobaczymy, czy coś jeszcze oprócz tych łańcuchów choinkowych znajdę. Może
Możecie dać znać w komentarzu, jak to się nazywa, bo to na pewno się nie nazywa łańcuch choinkowy. Dobra, idę szperać, czy coś tu jest fajnego. Widzowie, ja już wiem, jak to się nazywa. To się nazywa girlanda. Na paragonie mi wyskoczyło, jak płaciłam. Kupiłam tylko to, bo nic więcej ciekawego dla mnie nie było. No i oczywiście kupiłam sobie jeszcze hot doga, bo wizyta w Ikei bez hot doga się nie zalicza. To jest taka tradycja od dziecka, jak się przychodziło do Ikei, to się jadło hot doga. Albo jeszcze lody z Ikei. Ja w ogóle kocham lody z Ikei. I często jadam, no ale teraz jest za zimno, bo pada śnieg i jest mróz, więc nie będę jadła lodów, bo nie chcę być chora, ale hot doga sobie zjem. Inny wymiar hot dogów. Dajcie znać widzowie w komentarzu, czy wy też musicie zjeść hot doga, jak jesteście w Ikei. Dobra, hot dog zjedzony. Mimo tego, że nie mamy tych paneli, to i tak pojedziemy do domu, bo muszę kilka rzeczy tam zostawić z auta i przy okazji może wam troszkę pokażę, co tam się zadziało. Paweł mi zabronił pokazywać, ale on nie ogląda raczej moich filmów, więc jeżeli wy mu nie dacie znać i ja mu nie dam znać, to on się nie dowie, że wam coś pokazałam. Więc to będzie nasz taki mały sekret. Wy nie mówicie Pawłowi, ja nie mówię Pawłowi i widzicie, to się zmieniło w domu. Dobra? No, idziemy. Jestem już w biurze i największą zmianą jest to, że jest już klimatyzacja, ten tutaj o za mną, i są drzwi. Jeżeli chodzi o szafę i te płyty, które miałam kupić, to już wam tłumaczę, o co chodzi. Tutaj jest szafa, którą już wam pokazywałam wcześniej i ją teraz postawiliśmy na takim podwyższeniu, żeby ona po prostu była wyżej i tutaj damy tą płytę, którą miałam dzisiaj kupić i u góry też damy tą płytę, którą miałam dzisiaj kupić i to wtedy będzie zabudowane od sufitu do ziemi i będzie spoko wyglądać. W ogóle nie pomyślałabym, żeby coś takiego zrobić, ale na YouTubie pokazał mi się shorts, w którym właśnie ktoś coś takiego robił i stwierdziłam, że to jest zarąbista opcja, żeby kupić szafę z Ikei i zrobić ją tak, jakby była od stolarza, więc tak właśnie ta szafa będzie wyglądać. W środę będzie ten panel, więc podejrzewam, że za jakiś tydzień będzie to już całkowicie zrobione. Idziemy teraz do mojego biura. Patrzcie, jak to wygląda ładnie. Są drzwi wszędzie. Zaczyna to już powoli wyglądać jak w domu. Dobra, idę teraz na dół i pokażę wam jeszcze ścianą, którą mieliśmy zrobić w jednym z poprzednich odcinków, jak byłam 24 godziny na budowie, ale ją wieczorem zrobiłam z tatą i wyszła. Tak wyszła. O, patrzcie, jak wygląda ta ściana w cinku. I ja ją robiłam. Ładna, nie? Też mi się podoba. No a tu mamy szafę na korytarz, tu mamy szafkę RTV. To wszystko będzie montowane za kilka dni w sumie, więc duże zmiany. Przyjechałam na szybko do domu, żeby wyjść z pieskami, odebrać paczki z Homely od kuriera, bo przyszła mi cała zestawa stołowa. I teraz jadę spotkać się z Maksiem, bo jedziemy do galerii ogarnąć kilka spraw. Jest już ze mną Maksiu i przyjechaliśmy do galerii poszukać kurtek zimowych. Idziemy. Ty mówiłeś, że masz jakieś wybrane, tak? Zarze, ale musisz mi doradzić z kolorem. Dobra. Jest czarna i niebieska. Czarna. Mam nadzieję, że będą... Czarna. Mam na... Czarna. Nie... Czarna. Bieska też czarna. Mi się podoba. Czarna. Zacznijmy. Dobra. Dobrze się czujesz? Że slow motion robiłem, a. Okej. Okay. Dobra, nieważne. Znaleźliśmy tylko czarną, niebieskie niestety nie ma na sklepie jeszcze. Ej, zajebista jest. Zobaczcie? No, patrz jaka jest wielgaśna. No jest wielgaśna. Zajebista, ja chciałem taką wielgaśną. No to weź. Tylko myślę, czy nie przymierzysz jeszcze eski, powiem ci. No chyba przymierzysz jeszcze eskę teraz. Przymierzamy eskę, już jest krótka. Krótka. Ale właśnie fajnie, że jest krótka ogólnie. Tak? Podoba ci się tak? No, mi się podoba, jak kurtki są ścięte. Uważasz, że eska czy emka? Eska. Też mi się tak wydaje. Biorę eskę. Git, mamy kurtkę wybraną, bo już mam dość. Teraz tylko jeszcze dla mnie. O nie. Ja mam straszny problem z kurtkami zimowymi, bo mi się nic nie podoba. Najchętniej to bym powiedziała w czymś takim, co mam po prostu misia. No i w tym też dobrze wyglądasz, nie? Więc chyba przymierzymy sobie takie kurtki i po prostu na taką zimę będę miała tą moją North Face'a, a dopóki nie jest aż tak zimno, to będę nosić tak. I po prostu będę nosić kilka warstw, tak jak robię teraz. Pytanie, czy taka krótka będzie kit? Co myślisz o takiej? No moim zdaniem ci jest dobrze. Ale taka brązowa? No właśnie ty masz wszystkie czarne, właśnie na twoim miejscu bym wziął brązową. Ale myślisz, że taka? No moim zdaniem jest fajna. Masz jasnego misia, a nie ciemnego, brązowa. Wygląda fajnie moim zdaniem. Nie, zobaczmy drugą. Nie jestem przekonana do tej. Co myślisz o takiej? Mi się nie podoba. Ta zdecydowanie lepsza. A jest za długa, zobacz. Wyglądasz krótko, z daleka. Wyglądasz na bardzo, na krasnoludka. No jestem krasnoludkiem. Dobra, nie bierzemy nic. Aha. Dupie, nic nie biorę. Ale to przeze mnie? Tak. No czemu? Bo to twoja wina, bo ty mi... No. A jeszcze będziemy na grubach te czapki zobaczyć. Pójdziemy do HM-u jeszcze. Nie, bo w HM-ie są brzydkie. Są piękne. Nie, jeszcze na górę wejdziemy i pójdziemy na HM-u. To chcę iść na górę. Aha. Z dzieckiem pójść na zakupy. Jezus, naprawdę. Zachowujesz się jak takie dziecko. Pamiętaj, kto trzyma kamerę. Idziemy na czapki.
Ja i czapki zimowe się bardzo nie lubimy. Jak szliśmy, to Max mówi: Ola, jesteś na to gotowa? To jest mój największy kompleks. Nie lubię nosić czapek zimowych. No bo wyglądam w nich mega źle. No bo wyglądasz jakbyś nie miał włosów. Jak wnosisz jeszcze kaptur, jeszcze gorzej. Wyglądasz jak taki Max, którego my poznaliśmy. A załóżmy jeszcze skurtka, przymierzmy wszystko razem. Jest lepiej nie z kurtką? Nie wyglądasz źle. Po prostu wyglądasz jakbyś był łysy, no. No wyglądasz właśnie. Jak taki patus Max. Ale nie jestem, jak wnosił tak. Wyglądasz teraz jak złodziej z Kevina. Kierowniku, daj pan 5 złotych. No to może musisz do tego HM-u? Nie, musimy mi znaleźć idealną czapkę i się dopiero pójdziemy. HM-ie znajdziemy. Obiecujesz? Tak. I kupisz mi. Nie. Dobra. Przeszliśmy już cały HM i tutaj też nic ciekawego nie ma. Ja po prostu nie będę miała kurtki zimowej w tym roku. Dobra. Znalazłam czapkę dla ciebie. Proszę, załóż. Ej, i widać włosy, widać włosy. Zarąbista. Jak na TikToku jestem trend taki. Z kotem. Tak. Tak. Ja też sobie taką kupię. Kupujemy. Kupujemy? Nie. A może taka? Ty masz piranę na głowie. Tu ja wyglądam jak rycerz, a ty jak kotek. Co jest grane? No i ty w czapce wyglądasz dobrze. I do tego takie rękawiczki są. I do tego jakiś szalik, tylko sobie dobiorę. Ja widzowie biorę to i biorę rękawiczki. Przynajmniej będzie mi ciepło w taki sposób. A kurtki po prostu poszukam jakiegoś innego dnia, bo ja dzisiaj nie mam siły do kurtki chyba. Ja bym widziała tą. Ej, ona wygląda dobrze, nie? No? Nie wygląda jak patus w niej. Nie. Bo musisz kwiatuszka z boku, to nie. Ej, właśnie, trzeba sobie z tym kwiatuszkiem, co możemy? Widzę. Da się go wyciąć? Ej, dobra, biorę tą czapkę. No i Max w swoim żywiole znalazł sklep ze świeczkami. Max chciał kupić sobie tą świeczkę, tą Pumpkin Spice, o której wam mówiłam w którymś z poprzednich vlogów. I kumacie to, że pani powiedziała, że ich nigdzie nie ma, nawet znaczy, w hurtownie. Była mała. Ale mała. Ale strasznie szkoda jest przepłacać za mało. Jak świeczkę tak, no. Kupować, to kupować największą jaką można. Więc mi fartem się udało dostać jeszcze w ostatniej chwili. No, ale wybrałem sobie coś takiego... Taką męską. Tytoniowo... Gentleman's Lounge się nazywa. Ja lubię takie zapachy bardzo. Takie dojrzałe mocno. Okay. No, bardzo. Idziemy teraz do Sephory, bo ja muszę kupić krem i zobaczymy kalendarze adwentowe. Ja zawsze widzę, wymarzyłam o takim wiecie, kosmetykowym kalendarzu adwentowym, takim fajnym, takim droższym i ja bym chciała taki kupić. Zobaczymy, czy coś w Sephorze będzie fajnego, czy do Douglasa pójdziemy, bo nie wiem, gdzie będą fajniejsze. Nie było żadnych kalendarzy adwentowych fajnych. Tryb smutasa. Po prostu pojedziemy do domu dzisiaj i kupimy jakiś kalendarz adwentowy sobie przez internet i on za kilka dni przyjdzie i wtedy sobie go otworzymy. Zanim wyjdziemy z galerii, to przyjdźmy jeszcze do Starbucksa sobie usiąść, wypić coś, zjeść. Pochwal się, co masz. Frappuccino, spice pumpkin, na mleku bez laktozy, bez bitej śmietany, z podwójnym shotem espresso, ale tu nie jest espresso, to jest baza, która ma w sobie kofeinę, więc mam podwójną ilość tej bazy, oraz tartę malinową, moją ulubioną w Starbucksie. Pyszne. Ja wziąłam sobie goferka belgijskiego, kocham go w Starbucksie. I wziąłam sobie, widzę, do tego jeszcze gorącą czekoladę. Hazelnut crunch, czy coś takiego, jak się no, nazywa. No, o smaku orzechu w ogóle nie. Dobra, pytanie do ciebie. Mhm. Widziałeś kiedyś na lodowisku? Mhm. Ale nie umiem jeździć. Umiem się nie wywalać. No to pójdziemy się nie wywalać. Pojeździmy, będzie fajnie. Zobaczymy, czy się Max nie zabije. Jest tam coś. Działam! Jest to lodowisko! Ale wygląda, jakby było zamknięte. No tak wygląda. W ogóle nie ma ludzi chyba. Nie, no nie ma, jest zamknięte. Tak. Nie, no jest zamknięte. Jest jeszcze całe opatulone, śnieg dookoła. No ja chciałem iść. To pójdziemy. Kiedy? W przyszłym tygodniu. Obiecujesz? Tak, w przyszłym tygodniu pójdziemy. Dobra? No dobra. Deal? Dobra, deal. Dobra. Dzisiaj mi nic nie wychodzi. Chciałam kupić w Ikei meble, nie mogłam, bo się nie zmieściły. Chciałam tu przyjechać na lodowisko, też się nie udało. Chciałam kupić kurtkę, też się nie udało. Kalendarz adwentowy? Też się nie udało. Dzisiaj jest nieudany dzień po prostu. Tytuł to jest nic mi się nie udało. Albo fechowy dzień. No. Także ten, jedziemy widzowie do domu. Odwiozłam Maxia, wróciłam do domku, teraz zrobię sobie herbatkę zimową, odpalę sobie serial i będę czekać, aż Paweł wróci, bo za jakieś 2-3 godzinki będzie już w domku. Ale zanim to zrobimy, to... Trzeba otworzyć kalendarz adwentowy. Dzisiaj jeszcze go nie otwieraliśmy wczoraj, też nie otwieraliśmy wczoraj. Wleciał odcinek challenge'owy. Teraz tak, dwójeczka, trójeczka, 17-2. Co my tu mamy? Bałwanka! Zobaczcie, jaki słodziak. Trójeczka, co to będzie? Znowu Kinder czekoladka. To jest moje zażalenie, widzowie. Zawsze w tych kalendarzach adwentowych Kindera jest bardzo dużo czekoladek Kindera. To mi się nie podoba. Znaczy, ja lubię Kinderki, ale za dużo ich jest. Ja bym wolała jakąś różnorodność. Dobra, otwieramy bałwanka. Smakuje jak Kinderka. Dobra, widzowie. Robimy herbatkę zimową. Dzisiaj ewidentnie
nie jest mój dzień. Położyłam się pod kocykiem, włączyłam sobie serial, wzięłam łyk herbaty, chciałam ją odstawić, bo była jeszcze za gorąca. I patrzcie, co się stało. Wylała mi się. Dzisiaj jest jakiś zły dzień, ja od razu dmuchuję świeczkę. Bo spalę jeszcze dom dzisiaj, masakra jakaś. Już dzisiaj nic więcej nie robię, bo po prostu dzisiaj nic mi totalnie nie wychodzi. Kładę się, oglądam serial do końca i idę spać, więc to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro o 16:30. Do zobaczenia!